Cześć, z tej strony Leszek, prowadzę bloga Elektryczny Dom. Dzisiaj trochę o LEDach, najczęściej teraz stosowanych w źródłach światła. Palcem zasłaniam producenta, żeby nie było, że jest jakaś kryptoreklama. No tu mamy pudełeczko takie typowe. Na górze mamy 1,5 W. Ile pobiera taka dioda mocy, jakiej mocy? Ciepłe, białe światło. To jest 3000-3500 kelwina, z trosy 120 stopni, czyli nie jest punktowe, i trzoneczek GU10, czyli o, tutaj mam taki trzonek GU10, polecam jego stosowanie, najbardziej szerokie. Teraz przejdziemy do bocznego strony pudełka. Klasa energetyczna A, czyli bardzo dobra. Diody mają A, najczęściej 120 lumenów. Znowu powtórzenie. 1,5 W, czyli 15 W świeci, jak stara żarówka. Ciepłe, białe światło, czyli 3000-3500 kelwina. Tu pokazane, że jest ciepłe. Kontrast z tyłu. Jeszcze co tutaj jest? O, z boku tutaj zobaczymy. Całość, podsumowanie tego wszystkiego, czyli współczynnik oddawania barw tutaj po lewej stronie RA80, to jest wysoki, im wyższy tym lepiej. Drugie okienko to jest zapłon 0,2 sekundy, znowu 1,5 W, powtórzone 230 V, to jest ważne, bo niektóre są na 12 V, tu trzeba zwrócić uwagę, oczywiście 50 Hz. Dalej 50 gram waga, wymiary tej diody, później SMD 35x28. Co to oznacza? To oznacza wymiar tych kwadracików, dokładnie tych żółtych, czy ma 35x28, jest jeszcze 50x50. To gwoli takiej ciekawostki. Później 30 tysięcy godzin wytrzymuje, 15 tysięcy włączeń i wyłączeń, IP20. Czyli druga cyferka, czy jest nieodporna na wodę. Pierwsza to pyły tam wielkości. No i gdzieś powinno być, czy jest przystosowana do ściemniaczy. Niektóre nie są, nie stosować do ściemniaczy tutaj. No weźmiemy drugą. Też jakąś typową LED. 4,5 W, 30 W. Przelicznik mamy, 350 lumenów. Więcej GU10, czyli znowu trzonek. Tutaj jest klasa energetyczna A+, jest lepsza, wymiary tej diody 4,5 kWh przy 1000 godzin pociągnie. Z tyłu jest, że włącza się natychmiast. Tu jest całe podsumowanie z boku tego wszystkiego. Czyli znowu 350 lumenów, 4,5 W. O, ważna informacja, 220-240 V, czyli normalnie współczynnik oddawania barw 80, bardzo fajny. Pół sekundy się zapala. 3000 stopni Kelwina, ciepła. 35 tysięcy godzin. Włączanie 40. 0 rtęci, GU10, trzonek, wymiary. No, zakres temperatur minus 20 do 40 stopni, waga i producent, czy może współpracować ze ściemniaczami, chyba przeoczyłem, nie, jest tu pierwsza, że ze ściemniaczami nie może współpracować, pierwszy znaczek, później tu 40 tysięcy włączeń, pół sekundy do włączenia, brak rtęci, no i to by było wszystko. Dziękuję.